Witam w kolejnym odcinku z Dehela, w którym omawiam wszystkie klasy, jakie są dostępne w tej grze do grania. W ostatnim odcinku omówiłem wojowników i łuczników. Nie szło to za szybko, dlatego musiałem zakończyć wtedy ten odcinek. Doszedłem szybko do wniosku, że trzeba będzie to podzielić na parę. Teraz przejdę do omawiania magów, w których graniu również się nie specjalizuję. I co my tu mamy, jeśli chodzi o magów? Mamy tutaj trzech typowych magów i summonerów, których oczywiście jest kilku, w zależności od specjalizacji, ale do nich przejdziemy sobie później. Na początku mamy klasycznego maga. Klasyczny mag jeszcze swego czasu był naprawdę słaby w porównaniu do pozostałych. Nie charakteryzował się on praktycznie niczym. Miał niby więcej many i był w stanie wyciągnąć wyższe poziomy zaklęć dzięki pewnym perkom, ale w żaden sposób go to nie ratowało i tak naprawdę nikt magiem nie grał. Jednak po wprowadzeniu pewnego traita, który przeistaczał maga w takiego auradina jakby, mam tu na myśli postać, która zadaje obrażenia obszarowe poprzez aurę. Sion właśnie był taką postacią, gdyż posiadał dostęp do aury takiej psychokinetycznej, która zadawała obrażenia fizyczne wszystkim wrogom wokół. Ta postać okazała się OP. Sporo osób od razu po jej wyjściu zaczęło robić tych psionów i było swego czasu ich bardzo sporo. Teraz jest już to wszystko trochę bardziej znormalizowane, jednak mimo wszystko nadal psion jest naprawdę bardzo konkretną postacią. Bardzo ważnym czarem u magów jest Force Mag, czyli fala mocy, która odrzuca cele. Zadaje ona niewielkie obrażenia, jednak główną zaletą jest to, że odrzuca wszystko w pewnym zasięgu od maga, więc jesteśmy w stanie trzymać na dystans całej grupy mobów i przy okazji zadawać im obrażenia. Istnieją również takie rękawice dla maga, które naprawdę potężnie boostują obrażenia od speli, które właśnie zadają obrażenia fizyczne, czy tak zwany physical element. I nie pamiętam już, jak się te rękawice nazywały. Bodajże Fifth Sun. Naprawdę bardzo, bardzo potężnie boostowały Force Wave'a, do tego stopnia, że aż zostały znerfione. Przestały dawać obrażenia punktowe, tylko teraz dają bodajże procentowe. W każdym razie, nawet zwykły mag mimo wszystko ma potencjał. Miałem okazję spotkać paru magów niedawno. Naprawdę radzą sobie nieźle, więc wydaje mi się, że mimo wszystko wcale ta klasa nie jest zła i wcale nie odstaje obrażeniami od pozostałych magów. Tak naprawdę wszyscy woleli grać elementalistą lub warlockiem, głównie dlatego, że te dwie postacie uzyskują dostęp do dwóch zupełnie nowych żywiołów, to zaklęć żywiołów, do których normalny mag normalnie nie ma w ogóle dostępu, czyli do zimna albo do kwasu. No i właśnie, jest tutaj elementalista, który swego czasu był najlepszym z magów i wszyscy tym grali, dosłownie wszyscy. Elementalista nie dość, że miał dostęp do zupełnie nowych zaklęć z magii zimna, na którą było swego czasu naprawdę bardzo, bardzo niewiele immunów, bardzo niewiele potworów miało immun na zimno. Na przykład nieumarli, którzy charakteryzowali się zwykle tym, że byli wrażliwi tylko na świętą magię. Po wprowadzeniu tych dwóch dodatkowych żywiołów Dehelu 2 okazało się, że nie mają na nie żadnych odporności. Więc byli wrażliwi na zimno i na kwas. Więc taki elementalist mógł sobie sprawnie radzić właśnie z wieloma przeciwnikami za pomocą tych zaklęć zimna. Miał on nawet trade, który boostuje obrażenia od zimna kosztem obrażeń od ognia, jednak i tak wszyscy to brali, opłacało się to o wiele bardziej. Bardzo istotnym zaklęciem ogólnie wśród magów jest Hydra, która swego czasu była naprawdę mocna. Niedawno niestety dostała nerfa i już nie jest taka potężna, ale warto ją było używać na każdej postaci, nawet na summonerach, do których zaraz przejdę. Elementalist miał dostęp do lodowej Hydry, czyli do Hydry, która strzelała nie Fireboltem, tylko Iceboltem. I te Hydry strzelające właśnie tymi Iceboltami były naprawdę bardzo potężne. Elementalist bardzo szybko radził sobie z zabijaniem mobów.
Jakby tego było mało, dostawał jeszcze dostęp do ulepszonej błyskawicy, czyli dawnego, sławetnego z Diablo 1 Chain Lightninga, który wszyscy lubili. To jest jedyny mag, który ma dostęp do właśnie łańcucha błyskawic. I to była kolejna rzecz, która powodowała, że ten mag był najatrakcyjniejszy. Właśnie ze względu na te zupełnie nowe możliwości, jakie się otwierały przed nim. Ten standardowy mag, można powiedzieć, że pod wieloma względami do złudzenia przypominał tego samego maga, którego mieliśmy w DHL 1. Czyli absolutna klasyka. Te same zaklęcia. Więc no niestety, z wieloma przeciwnikami trzeba się troszeczkę czasami pobawić. Pewną zaletą maga na pewno jest to, że ma potężniejsze zaklęcia właśnie związane z Arcanem, czyli z magią. Te zadające obrażenia typowo od magii. Pod koniec gry, na Dumie na przykład, jest bardzo dużo potworów niewrażliwych właśnie na żywioły. Właśnie na ogień, na błyskawice, czyli na... między innymi na ściany ognia i na ściany błyskawic, które to zaklęcia stanowią bardzo ważną rolę. Grają ważną rolę w grze magiem, gdyż może się dzięki nim osłaniać. Wiele jest potworów, które są właśnie niewrażliwe na te dwa żywioły, ale wrażliwe na magię. Chociażby takie Reapery, które są wielce irytującymi przeciwnikami dla w zasadzie chyba wszystkich klas postaci na ten moment. Tak, mag mógł sobie radzić z nimi nieco szybciej z racji potężniejszego Arcana, jednak nadal różnica nie była wielka, mimo tego, że miał ten perk Arcane Mastery, który mógł rozwinąć nieco głębiej. O tyle problemem było to, że jeśli chodzi o Arcane, po prostu zaklęcia niewiele oferowały. Tak jak mamy na przykład Firebolt, Fireblast albo Icebolt, Iceblast. Tak, niestety Arcane miał tylko tego Arcane Stara, który po prostu był słaby. Wiele osób wolało robić maga bardziej na zasięg walki wręcz i używać Flasha. Flash jest w odróżnieniu od Arcane Stara naprawdę potężny. Tylko że główny problem tego zaklęcia jest taki właśnie, że musimy być w zasięgu walki wręcz, więc się narażamy. Ale zaklęcie samo w sobie naprawdę zadaje dużo. Sam Uber Diablo na Dumie jest podatny właśnie tylko na magię. Na wszystkie żywioły jest niestety niewrażliwy, więc taki elementalist w walce z Uber Diablo raczej sprawdza się marnie. Natomiast taki mag w walce właśnie z takimi wielkimi, grubymi rybami jest w stanie zrobić trochę więcej. Ten Flash naprawdę, z tego co miałem okazję zobaczyć, jak grałem jakimiś wojownikami, miałem właśnie jakiegoś maga tutaj w drużynie, to naprawdę ten mag, jak używał tego Flasha, robił naprawdę duży, duży damage. Tak więc jednak są pewne plusy tutaj dla maga. Jest coś, w czym jest on mimo wszystko lepszy od elementalisty na ten moment. Tak czy owak, elementalista nadal wydaje mi się, że jest mimo wszystko uznawany za lepszego i w ogóle jest moim zdaniem trochę popularniejszy jednak wśród graczy. Czy jest łatwiejszy, czy jest trudniejszy? Na pewno jest łatwiejszy od zwykłego maga z racji na dostęp do zaklęć magii zim. Dlatego zwykły mag jednak wymaga więcej skilla. Zapomniałem jeszcze dodać, przewagą maga jeszcze może być to, że ma dostęp do dwóch golemów. Więc to jest bardzo nietypowe, bo każda postać normalnie może przyzwać jednego golema, a mag dzięki pewnemu perkowi może mieć dwóch golemów. Może mieć dwa golemy, więc to czasami może mu trochę pomagać, by trzymać jakąś linię na przykład. Chociaż są gracze, którzy uważają, że nie daje to wcale dużo i że można się bez tego drugiego golema obejść. Wiadomo, kwestia przyzwyczajenia, wielu lat gry, że golem jest tylko jeden. Po prostu niektórzy mogą nie potrzebować drugiego. To już jest, powiedzmy, kwestia preferencji. Ja, szczerze mówiąc, sam nie wiem, czy zaprzątałbym sobie głowę tym perkiem, by mieć drugiego golema, gdyż wymaga on dania całkiem sporo punktów w Endurance, czyli w perka, który daje punkty życia, a punkty życia akurat magom nie są do niczego potrzebne z racji posiadania mana shielda, więc no, jeżeli naprawdę nie mamy co zrobić z punktami perków, co jest raczej wątpliwe, to tylko wtedy można co najwyżej pokusić się o to, żeby w to pójść. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Dalej mamy Warlocka. Jest to trzeci z magów. Warlock, czyli czarownik.
ma on dostęp do tak zwanej czarnej magii, jednak ja bym po prostu powiedział, że ma dostęp do zaklęć kwasu, czyli do Acid Bolta, Rancid Bolta i Acid Nowy. Kwas działa jak działa, zadaje obrażenia rozłożone w czasie, dlatego nie wszyscy za nim przepadają. Swego czasu Warlock wcale aż tak nie błyszczał z racji posiadania tych zaklęć, jednak fakt jest taki, że kwas mimo tego specyficznego działania, być może dla niektórych niezbyt wygodnego, z racji właśnie na to, że te obrażenia no, nie wchodzą natychmiast, tylko trzeba chwilę poczekać, to jednak fakt jest taki, że immunów na kwas jest najmniej w całej grze. Zdecydowanie najmniej. Był czas, że było bardzo mało cold immunów, jednak tych niestety z czasem trochę przybyło. Tym bardziej, że elementalist naprawdę był bardzo, bardzo popularny i eksploatowany przez wiele osób, przez wielu graczy. O tyle, jeśli chodzi o ilość immunów na kwas, tych akurat za wiele nie przybyło, więc Warlock może naprawdę zrobić niezły pożytek z tych zaklęć. Dodatkowo wydaje mi się, że posiadał trait podobny do Tormentora Inkwizytora, który powodował, że mógł Warlock tym kwasem spalać wrogów szybciej. Nie jestem tylko pewien za jaką cenę. W każdym razie Warlock sam w sobie charakteryzować się miał również tym, że posiadał większą regenerację many od innych magów. Nie jestem pewien, jak to wygląda z tym na ten moment, gdyż jak sprawdzałem sobie niektóre z tych postaci, to wiele cech jeszcze nie było pododawanych. Wiele itemów też nie miało jeszcze swoich jakichś takich specyficznych cech, na przykład grimoary, do których ma dostęp Warlock, które stanowią swego rodzaju odpowiednik tarczy albo sfer, jakie mają magowie. Nie dawały one absolutnie nic. Teraz już wydaje mi się, że dają jakieś premie i właśnie są to premie do regeneracji. Tak więc być może dzięki temu można sobie pozwolić na itemy, które dają jakieś inne profity, ale właśnie za cenę tych regeneracji. Albo na trajty tego typu. Nie zdziwiłbym się. Co można rzec o Warlocku? Nie jest on słaby, absolutnie. Wydaje mi się, że trzyma poziom, mimo że Warlocków spotykałem najmniej, prawdę mówiąc, jeśli chodzi o magów. Ale jestem pewien, że Warlock ma potencjał. Ponadto Warlock posiada również trait, który zmienia jego klasę. Mianowicie jest to trait Hydromancer. Powoduje to, że Warlock staje się, można powiedzieć, mistrzem w używaniu hydr. Ma je nawet jako podstawową umiejętność. Co najważniejsze, te hydry są bardzo inteligentne, gdyż strzelają zawsze takimi pociskami, na które wróg jest wrażliwy. Jeżeli wróg jest wrażliwy na kwas, no to strzelają wtedy kulami kwasu, jeżeli na zimno, no to strzelają zimnem, jeżeli na błyskawice, to błyskawicami, więc to jest fajna sprawa. Jednak moim zdaniem na dłuższą metę granie taką postacią musi być nudne, gdyż tak na dobrą sprawę może się okazać, że nie będziemy potrzebować za bardzo innych zaklęć, gdyż te hydry będą robiły za nas robotę. Właśnie przez wprowadzenie tego Hydromancera hydry musiały zostać nieco bardziej dostosowane w grze i właśnie wydaje mi się, że to z powodu tej postaci hydry w całokształcie jako zaklęcie zostały zderwione, przez co nie zadają już teraz tylu obrażeń. Jeżeli nie idziemy ostro w ten ich element, nie zapewnimy sobie cech typu Dreadful Ruin, to te hydry mogą naprawdę nie dawać już zbyt wiele. Hydromancer sam w sobie przeszedł kilka nerfów, przez co na ten moment jest raczej słaby. Na pewno nie jest w stanie dorównać potencjałem, jeśli chodzi o siłę i obrażenia innym magom. Dlatego raczej wydaje mi się, że ta podklasa jest na wymarciu obecnie. W odróżnieniu od takiego psiona, którego jeszcze ludzie dalej robią i który jest jeszcze wart tego grindu. A tak jak mówiłem jeszcze na samym początku, gra jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo grinderska. Zostali nam summonerzy. Mamy do dyspozycji 3 summonerów, którzy specjalizują się w przywoływaniu konkretnego typu potworów. Jak wiemy, potworów w Diablo 1 są 3 typy. Mamy demony, mamy nieumarłych i mamy bestie. I analogicznie mamy 3 przywoływaczy. Jeśli chodzi o summonerów, grałem tylko Beastmasterem, który jest uznawany... Znaczy, może nie jest uznawany, po prostu
jest najmniej popularny, najrzadziej się go spotyka. Ale dlaczego, to zaraz do tego dojdę. Pierwszym summonerem jest demonolog, który, jak nazwa wskazuje, specjalizuje się w przywoływaniu demonów. Przede wszystkim, o co chodzi z summonerami? Jak oni w zasadzie wypadają w porównaniu do innych magów? Ogólnie, jeśli chodzi o ich generalną ofensywność, to niestety, ale jest słaby. Miniony nie zadają tak dużych obrażeń, dodatkowo nie możemy nimi sterować, nie możemy im rozkazywać i mówić jakby, który cel mają atakować, przez co te ich obrażenia rozpraszają się, zwłaszcza jak walczymy z grupą potworów. A potwory regenerują się stosunkowo szybko. Koniec końców, efekt jest taki, że summonerzy bardzo wolno czyszczą lokacje, bardzo wolno rozprawiają się z całymi pospakami mobów, nawet na endgame'ie, nawet z endgame'owymi przedmiotami. Tak jak pokazywałem w filmie, gdzie prezentowałem Beastmastera, naprawdę bardzo długo, dużo czasu się schodziło na tym, aby te miniony miały sobie poradzić w jakichś takich lokacjach endgame'owych. Jest po prostu z tym słabo. Summonerzy nadają się za to świetnie do zabijania bossów pokroju Uber Diablo, pokroju Defiler. Naprawdę bardzo szybko potrafią położyć nawet ich, chyba nawet najszybciej ze wszystkich klas. A na dodatek nie muszą wcale być w zasięgu walki, mogą się teleportować za ścianę, a ich minionki zostaną i będą walczyć dalej, co się może czasami wydawać okrutnie OP. Jednak mimo wszystko, mimo upływu czasu, nic się nie zmieniło, jest nadal tak jak było. Summonerzy wyglądają jak wyglądają. Z racji posiadania dostępu do tych zaklęć, przywołań, summonerzy mają bardzo duże cooldowny w przypadku używania innych zaklęć. Było oczywiście parę wyjątków, takich jak na przykład Hydra, której można było używać bez ograniczeń. Swego czasu naprawdę, przynajmniej w walce z potworami wrażliwymi na ogień, można sobie było tą Hydrą pomagać. Teraz niestety ta Hydra jest trochę słabsza. Nie jestem pewien, czy wystarczałaby i czy dawałaby coś więcej, czy wnosiłaby coś do walki. Tym bardziej, że summonerzy nie mają aż tyle many, co zwykli magowie. Regeneracje mają również kiepską, więc muszą jednak z tą maną bardziej uważać, w odróżnieniu od innych magów, co też potrafi być irytujące. Dodatkowo moby zawsze, kiedy tylko mogą, fokusują summonerów. Nawet jeżeli jest mnóstwo jeszcze minionków do rozwalenia przez nich, to i tak znajdą najmniejszą lukę w szeregu i potrafią to wykorzystać i takiego summonera po prostu skasować na strzał. Zwłaszcza mam tu na myśli potwory walczące na dystans, a szczególnie łuczników posiadających dostęp do strzał, które zadają jeszcze obrażenia żywiołów. Takie coś jest absolutnym zabójstwem dla w ogóle dla wszystkich magów, dla wszystkich rangerów, ale dla summonerów szczególnie, gdyż tak jak powiedziałem, oni mają jeszcze mniejszą żywotność, nawet na mana shieldzie, gdyż nie mają tak dużo many jak zwykły magowie, więc to jest niestety problem. Z racji posiadania wielu cooldownów, cooldown na nowe wynosi chyba z minutę, podczas gdy normalny mag ma cooldown na nowe 10 sekund. Każde zwykłe zaklęcie pokroju Holy Bolt, Firebolt, jakiś Bone Spirit mają 5 sekund cooldownu. To jest naprawdę wielce irytujące i uniemożliwia używanie komfortowych tych zaklęć. Przydają się one przez to sporadycznie. W efekcie granie summonerami jest stosunkowo nudne i ja powiem szczerze, nie polecam gry summonerem nikomu. Nawet początkującym. Po prostu zbyt nudne i nie zawsze proste w grze. Można się tylko irytować, a koniec końców możemy nie dostrzegać większego progresu, jeśli chodzi o moc naszych minionów. A nawet jak już będzie nam się wydawało, że są one przyzwoite, to nadal może się okazać, że jakąkolwiek inną postacią będziemy w stanie szybciej i sprawniej radzić sobie z grupami przeciwników. Dlatego na wstępie bym odradzał, aczkolwiek jak ktoś chce się pobawić, jak najbardziej może mieć jakąś tam radochę z gry, przynajmniej do czasu. No więc tak, pierwszy summoner to demonolog. Ma dostęp do demonów. Każdy z summonerów ma dostęp do trzech zaklęć. Do pomniejszych minionów, takich jakby standardowych, i do jednego większego. Każdy summoner może przywołać 7 mniejszych minionów, 3 średnie i jednego dużego. I demonolog ma 7 tych nietoperków, 3 Goat Archerów, czyli koziolty z łukami, i jednego Satyr Lorda. Muszę przyznać, że jest to całkiem ciekawa konfiguracja.
Demonolog właśnie ma bardzo taką uniwersalną dzięki temu tą ekipę tych minionów. Całkiem niezły DPM jest w stanie wyciągnąć w porównaniu do innych, gdyż ma po prostu... jest idealnie zbalansowany, jeśli chodzi o liczbę minionów walczących wręcz i minionów walczących na dystans. Ma 3 strzelców średniokierowych, więc całkiem potężnych, a reszta to melasy. W dodatku nietopery mają to do siebie, że zadają obrażenia bardzo szybko. Jedynym minusem może być to, że nietopery są bardzo wolne. Bardzo wolno się przemieszczają, więc trzeba niestety często je respawnić, co wiadomo może sporo kosztować. Satyr Lord również nie należy do sprinterów. Jest też dość ślamazarny, więc to może czasami irytować, że te minionki przemieszczają się dość wolno. Ale koniec końców demonolog ma chyba tą ekipę taką najbardziej uniwersalną, najbardziej wszechstronną, że radzą sobie te miniony w zasadzie z każdym wrogiem. Więc to jest na pewno zaleta. Zapomniałem jeszcze dodać, ogólnym minusem przywoływaczy jest też to, że niestety mają spore braki, jeśli chodzi o itemy. Jest jeszcze sporo baz, sporo itemów, które w ogóle nie mają wersji unikatowych, więc nie mamy tak naprawdę za wiele możliwości ubioru takich postaci. Nie ma za wiele propozycji endgame'u tak naprawdę. Duże są braki, szczególnie jeśli chodzi o hełmy. Każdy z summonerów ma swoje własne jakieś maski. No i niestety, duże są braki, nie na endgame'ie, tam jest zaledwie parę sztuk jakichś tam unikatów, ale to jest zdecydowanie za mało. Jeśli chodzi o inne elementy, również jest z tym dość biedny, więc liczę na to, że w ciągu najbliższego czasu te luki zostaną jednak połatane, tym bardziej, że ma się rozpocząć rozwój kolejnego moda, czy Techla 3, siłą rzeczy. Tego rodzaju luki będą musiały zostać w najbliższym czasie uzupełnione, jeśli chodzi o itemizację, o ilości unikatów w poszczególnych bazach dla poszczególnych postaci. Dobra, to był demonolog. Generalnie, jeśli chodzi o tych 3 summonerów, demonolog wypada naprawdę dobrze i można go polecić jako pierwszego summonera jak najbardziej. Najbardziej wyważony taki, powiedziałbym, skład tych minionów. Dalej jest nekromanta, który demonologowi tak naprawdę jakoś specjalnie nie ustępuje, jeśli chodzi o możliwości zadawania obrażeń. Wydaje mi się, że nawet może być od niego lepszy w tym zakresie. A dlaczego? Nekromanta ma dostęp do nieumarłych sług. Jednak co jest ważne? Ważne jest to, że pierwszotierowe miniony, jakie on posiada, to są łucznicy. A to powoduje, że ponad połowa jego całego składu to dystansowcy. Więc siłą rzeczy naprawdę o wiele więcej obrażeń i o wiele szybciej nekromanta radzi sobie z wrogami właśnie strzelającymi. Ma dość mało minionów walczących wręcz, więc można powiedzieć, że ten summoner jest bardzo ofensywny przez to, gdyż z tankowaniem ma problem z racji na małą ilość właśnie tych mobów walczących wręcz, nawet mimo tego, że są to te najwyższe tierowe, ale jednak tylko cztery sługi walczące wręcz, a reszta, czyli 7 walczących na dystans. To powoduje, że nekromantą dość trudno gra się na początku gry, kiedy mamy dostęp tylko do łuczników, bo tak naprawdę nie ma nas kto osłaniać. Łucznicy sami w sobie potrzebują osłony, bo są, wiadomo, mobami, które walczą na dystans. Nekromanta, no wiadomo, nie może pełnić tej roli, więc gra nekromantą na początku może być trochę irytująca. Ale kiedy już doczłapiemy się do tych wyższotierowych minionów, już na pewno gra nekromantą staje się przyjemniejsza, o wiele bardziej komfortowa. Wydaje mi się, że nekromanta jest chyba najlepiej wyposażony na ten moment, jeśli chodzi o itemizację, o ilość unikatów. Wydaje mi się, że w jego przypadku jest najlepiej. Z kolei u demonologa było z tym najgorzej. Nie wydaje mi się, żeby się wiele zmieniło od tego czasu, kiedy grałem Beastmasterem, gdyż mimo, że już wyszło sporo patchy, to jednak nie widziałem, żeby dodane zostały jakieś nowe unikaty dla summonerów, więc jeśli chodzi o te kwestie, to nic się nie zmieniło, wszystko stoi w miejscu.
Nekromanta, tak czy owak, razem z demonologiem mają naprawdę konkretny skład, jeśli chodzi o, te minionki. Zadają pokaźny damage. W porównaniu do minionów, jakie ma demonolog, miniony nekromanty nie są aż tak ślamazarne, aż tak powolne, jak właśnie te od demonologa. Jednak AI łuczników jest momentami drażniące, gdyż nie zawsze atakują to, co chcemy. Więc tak czy owak, respawnować czasem te sługi musimy. Tak czy owak, obaj ci summonerzy, wydaje mi się, że zadają podobne obrażenia za pomocą swoich sług. Więc trudno powiedzieć, który z tej dwójki jest lepszy. W zasadzie wydaje mi się, że demonolog jednak jest bardziej uniwersalny, ale może to być moja tutaj subiektywna opinia. Na pewno demonolog jest trochę prostszy w grze od nekromanty, przynajmniej na start, więc to może też mieć znaczenie, jak ktoś na przykład szuka sobie takiego summonera, który będzie w miarę dobry zarówno na początku, jak i w późniejszej fazie gry, to demonolog wydaje mi się, że spełni te warunki. Nekromanta lepszy później, ale na początku trochę może nie domagać. Ostatni summoner, którego ja właśnie ogrywałem, to jest Beastmaster. Beastmaster oczywiście specjalizuje się w przywoływaniu bestii. Ma dostęp do jakich minionów? Ma dostęp do Stingerów, ma dostęp do tych dzików, Hellborów i dostęp do bestii obleżniczej, która wygląda tak samo jak sługa zniszczenia z Diablo 2. Kiedyś była to żmija, Viper. Nie jestem za bardzo w stanie powiedzieć, dlaczego doszło do takiej zmiany, co było nie tak z tą żmiją. Gdyż jakby była słaba, jeśli chodzi o statystyki, to można było po prostu te statystyki podnieść, ale możliwe, że rzeczywiście nie bardzo ona pasowała, jeśli chodzi o gabaryty. W końcu Beastmaster powinien mieć do przyzwania jakieś bestie, a tak naprawdę taki Viper gabarytami wcale nie był większy od tych drugotierowych minionów, które miał, czyli od tych dzików. Tak więc właśnie dlatego Beastmaster dostał takiego unikatowego przywołańca. Czym się charakteryzuje ekipa Beastmastera? Ekipa Beastmastera charakteryzuje się tym, że nie ma absolutnie żadnej jednostki, która strzela. Nie licząc oczywiście ataku dystansowego drugotierowych minionów, który występuje w postaci Acid Bolta. Te dziki mają teraz możliwość strzelania kulami kwasu. Kiedyś tego nie miały, teraz jednak mają. Swego czasu były przez to problemy związane z pewnymi bugami, że drop potrafił się naprawdę po zabiciu takiego potwora, który stał na takiej kałuży po tej kuli kwasu, potrafił się naprawdę nawet dziesiątkować nieraz. Exp za takie moby też wchodził kilkukrotnie, albo nawet kilkunastokrotnie, co było przesadą. Więc w pewnym momencie te kałuże zostały wyłączone. Nadal te sługi potrafiły tymi kulami pluć we wrogów, jednak nie zostawiały one już tych kałuż, przez to, no, można powiedzieć, że trochę przez to obrażenia mogły spaść. Tak czy owak, z racji na posiadanie pełnego składu walczącego wręcz, Beastmaster nie jest w stanie absolutnie w żaden sposób dorównać potencjałem obrażeń, nie jest w stanie dorównać pozostałym summonerom. Z bardzo prostej przyczyny, mianowicie w walce wręcz niestety moby muszą być w zasięgu bezpośredniej walki, a problemem jest to, że często walczymy w jakichś wąskich przejściach, wąskich korytarzach, albo walczymy z jakimś pojedynczym bossem, nawet z takim Uber Diablo, no i nie ma opcji, żeby jednego potwora miało otoczyć więcej niż 8 potworów, a pełen skład summonera wynosi 11. 11 mobów ma każdy z summonerów, więc siłą rzeczy Beastmastera jest tak, że czasami część jego przywołańców po prostu nic nie robi. Po prostu się blokuje, czeka na swoją kolej i koniec końców, no niestety, w danym momencie tych obrażeń nie zadaje się tak dużo. To jest zdecydowanie wada. Bardzo ciężko gra się Beastmasterem w takich lokacjach jak katakumby, w takich lokacjach, gdzie jest dużo wąskich korytarzy, jest dużo wąskich przejść w postaci drzwi,
w takich miejscach po prostu gra się bardzo, bardzo źle, bardzo niewygodnie. Zwłaszcza kiedy mamy do rozpracowania jakieś duże bosspaki, duże grupy mobów, a przejścia są bardzo wąskie, gdzie zmieści się maksymalnie od ściany do ściany trzy potwory, no to niestety idzie to po prostu jak krew z nosa. Jest to bardzo, bardzo niewygodne. Za to w walce w takich lokacjach bardziej arenowych, takich jak krypty, albo takich jak piekło, w takich lokacjach, albo w kościele, tyle że na dumie, gdzie nie ma tych wąskich przejść, Beastmaster spisuje się całkiem przyzwoicie. Jakie mogą być plusy z tego tytułu, że wszystkie jego moby walczą wręcz? Plusem jest na pewno to, że Beastmaster może łatwiej utrzymać jakąś linię, teoretycznie, gdyż jego moby potrafią zająć więcej przeciwników, więcej ich związać w walce, dzięki czemu Beastmaster automatycznie staje się bardziej takim summonerem defensywnym. W walce z jakimiś dużymi grupami mobów teoretycznie jest w stanie radzić sobie lepiej, gdyż te jego sługi walczące wręcz nie są przygniatane przez hordy wroga, tak jak to na przykład jest w przypadku nekromanty. Wszystkie jego miniony wtedy potrafią brać udział w walce i obrażenia wtedy w takim wypadku wcale nie są mniejsze. Beastmaster ma stosunkowo wytrzymałe moby, dzięki czemu możemy sobie pozwolić na itemy, które zmniejszają trochę wytrzymałość naszych sługusów, ale na przykład za to dają więcej obrażeń. Beastmaster tym się właśnie charakteryzuje, że jego moby zadają więcej obrażeń i mają więcej życia, jednak pewną wadą jest to, że mają mniej obrony, więc czasami są częściej trafiane, częściej stanowane, a przez to mogą nie robić nic. Mogą być zwykłymi workami HP, które po prostu są tylko kwestią czasu, kiedy zostaną zdjęte. Ma Beastmaster również dostęp do traita, który umożliwia wykradanie życia minionom za cenę ich wytrzymałości. Ten trait, trudno mi powiedzieć, czy jest dobry, czy nie. Wydaje mi się, że przy dobrej konfiguracji, jeśli chodzi o itemy i o statystyki minionów, może jednak dawać sporą korzyść. Tym bardziej, że Beastmaster, o czym jeszcze nie powiedziałem, w jego przypadku mamy do czynienia z dość szybkimi minionami. Mam tu na myśli tier pierwszy. Stygery są bardzo szybkie. Bardzo szybko się przemieszczają. To jest na pewno bardzo wygodne na początku gry. Jak zaczynamy grę tym summonerem, to wydaje mi się, że jest chyba najprostsza i najwygodniejsza. Jednak później z racji na brak tych strzelców mogą się zaczynać schody, więc jest troszkę analogicznie jak w przypadku porównywania wojownika do maga, ich gameplayu w zwykłym Diablo 1. I dzięki temu te stingery mogą się... Rzadziej je po prostu respawnujemy z takich powodów, że po prostu się gdzieś zablokowały czy coś w tym stylu. Ponadto mają one tendencję do tego, że po każdym ataku uciekają, zmieniają czasem cel, ale jednocześnie tracą, że tak powiem, skupienie przeciwnika na sobie, dzięki czemu jak już coś oberwą, a zaangażują jakiś inny cel, który już kogoś atakuje, to mogą się wtedy szybciej leczyć dzięki temu traitowi. W ogóle wykradanie życia jest to coś, czego nie da się w żaden sposób zapewnić swoim sługusom. Większość tego typu cech z itemów po prostu nie działa, nie mamy z nich po prostu żadnego pożytku, więc nie mamy w związku z tym zbyt wielkiego pola do popisu w przypadku gry summonerem. Tak naprawdę jedyne, na czym się powinniśmy skupić, jeśli chodzi o cechy w przedmiotach czy w perkach, to to, żeby miniony miały jak największe statystyki. Czy to obrażenia, czy to armor, czy to HP. I druga rzecz, żebyśmy po prostu starali się jak najbardziej boostować magię. To w przypadku każdego maga można powiedzieć, jednak w przypadku summonerów jest to o wiele bardziej istotne, aby mieć dużo magii, aniżeli mieć wysoki poziom tych zaklęć przywołania, gdyż one niestety wiele nie dają, a magia już jak najbardziej. Tak więc myślę, że tyle, jeśli chodzi o summonerów. Wydaje mi się, że dość dużo tutaj powiedziałem. Omówię może jeszcze mnichów na szybko. Mnisi pod wieloma względami przypominają wojowników, tradycyjnych wojowników, jednak skupiają się oni bardziej na zręczności, jak na sile. No, oczywiście inną różnicą jest jeszcze to, że mnisi mogą mieć trochę mniej hapsa od wojowników, jednak też nie wszyscy, gdyż wiadomo, postać postaci nierówna. Mamy tutaj cztery subklasy. Pierwszy, klasyczny mnich, jedyna postać, która posługuje się laskami.
Mnicha niedawno omawiałem, więc sporo o nim mówiłem. Jaki on w zasadzie jest? Jest on niemalże mistrzem, jeśli chodzi o zadawanie obrażeń demonom, gdyż laski właśnie dają premię do obrażeń przeciw demonom. Dodatkowo idzie on najdalej, jeśli chodzi o perk Demon Hunter, więc jest w stanie tego bonusu zapewnić sobie o 30% więcej niż jakakolwiek inna postać. Więc to jest naprawdę sporo. Obrażenia nie są najlepsze. Taki Kensei albo Shugoki jest w stanie zadawać więcej obrażeń, aczkolwiek kryty mnicha są naprawdę konkretne, więc dodatkowo jeszcze warto dodać, że jest to najlepsza postać, jeśli chodzi o zadawanie obrażeń celom sąsiadującym celowi, którego atakujemy, czyli tak zwany sweep attack, atak wymiatający. Mnich jest najlepszy pod tym względem, więc jest w stanie te obrażenia wyciągnąć bardzo duże, mimo że w statystykach tego nie widać. W statystykach możemy odnieść wrażenie, że mnich jest słaby, zadaje mało obrażeń, ale ten sweep jednak trochę to rekompensuje. Przynajmniej w walce z większymi grupami mobów. Mnich wcale nie jest gorszy, jeśli chodzi o szybkość clearowania jakichś lokacji, o ile tylko dobrze go skonfigurujemy. Ma on dostęp oczywiście do kilku perków, które uwzględniają ten jego sweep attack. Więc to jest jego zaleta. Jaka jest wada mnicha? Wada mnicha jest taka, że nie ma on dostępu do żadnej innej broni poza laskami. A laski mają to do siebie, że dają premię do obrażeń przeciw demonom, ale odejmują, zadają mniejsze obrażenia bestiom. Więc nie mamy absolutnie żadnego boosta do obrażeń przeciw bestiom. Jakby tego było mało, nie ma czegoś takiego jak cecha w przedmiotach dająca totalne, całkowite obrażenia przeciw bestiom. Mamy tylko Total Damage versus Demons albo versus Undead. Ale versus Beast nie ma takiej cechy, więc jesteśmy w walce z bestiami niestety bardzo słabi. Jest to ta najsłabsza klasa do walki z bestiami. Bardzo ciężko jest jakoś wyciągnąć te obrażenia na tyle tej postaci, by tym bestiom coś zadawać. Jedynym ratunkiem tak naprawdę jest śrubowanie kryta na tej postaci, gdyż kryt damage jest jeszcze w miarę przyzwoity, więc jeżeli tylko mamy duże szanse na zadawanie tych krytycznych obrażeń, to za ich pomocą jeszcze jesteśmy w stanie radzić sobie z takimi naprawdę potężnymi bestiami. Największą zmorą mnichów są zdecydowanie Steel Lordy i Blood Lordy, te dwa typy mobów, gdyż posiadają one dodatkową odporność w walce wręcz. To powoduje, że otrzymują mniej obrażeń. Tak więc walka mnichem z tego rodzaju przeciwnikiem wygląda tak, że zwykłymi ciosami nie zadają praktycznie nic. Jedynie jest w stanie zadać obrażenia, jeżeli siądzie kryt, ale jeżeli te kryty mamy słabe, mamy niskie szanse na nie, albo mamy obrażenie jakimś cudem zmniejszone od tego kryta z itemów, no to niestety w walce z takimi potworami praktycznie nie mamy żadnych szans. Czym się jeszcze mnich charakteryzuje? Mnich charakteryzuje się świetnym blokiem. Naprawdę ma niezły blok. Co prawda nie aż taki jak wojownik, ale nadal jest on przyzwoity. Zdecydowanie najlepszy, jeśli chodzi o mnichów. Więc koniec końców da się nim grać, ale trzeba go dobrze zrobić. Tak więc w odróżnieniu od innych klas postaci, wśród których te ich podstawowe wersje były godne polecenia, tak mnicha niestety polecić raczej nie mogę. Jest to jedna z tych klas, które raczej są mniej popularne, którymi mniej osób gra, które nie dają być może aż takich możliwości jak pozostałe. Jednak, tak jak mówię, kwestia dobrego grania, kwestia stworzenia dobrego buildu, mnich jest naprawdę niezłym koksem. Ja niedawno swojego mnicha nieco zmieniłem, nieco poprawiłem i niewykluczone, że o nim też nagram film, gdzie pokażę, jak on się teraz sprawdza. Wydaje mi się, że jest trochę lepiej niż było, aczkolwiek nadal nie rewelacyjnie, ale to już sami ocencie. Na pewno jest to bardzo, bardzo wyjątkowa postać i oryginalna z racji na nietypowy oręż, jedyny w swoim rodzaju. Ale no, potencjałem powiedzmy, że trochę odbiega od nich. Jest oczywiście mistrzem w walce z demonami, ale tak naprawdę zadaje tylko nieznacznie większe obrażenia. Nawet demonom. A w walce z innymi typami mobów już jest bardzo przeciętny, jeśli nie tragiczny. W odróżnieniu od chociażby takiego Kenseya. No i właśnie, Kensei. To jest druga subklasa mnicha. Cóż to takiego jest? To jest taki, można powiedzieć, trochę samuraj, gdyż on używa do walki katan, takich bardzo dużych japońskich mieczy, takich jak odachi na przykład. No i oczywiście równie wielkich buław. Kensei jest swego rodzaju odpowiednikiem Guardiana, tylko że idącego bardziej w deksa niż w siłę. Tu można śmiało tutaj zauważyć tą analogię. Jest to taki Guardian, tylko
prostu bardziej opiera się na deksie. A zręczność na ten moment jest najważniejszą z tych czterech statystyk, która daje najwięcej, ma największy sens, gdyż daje nam obronę, daje nam skuteczność ataku, a te dwie cechy są bardzo teraz ważne w mecie, bardzo uprzyjemniają grę. Kensei ma tego deksa z tego tytułu bardzo dużo, w odróżnieniu od Guardiana, który z deksem ma problemy i ma mniej skuteczności ataku. Jeśli chodzi o obrażenia, Kensei ma naprawdę bardzo duże obrażenia. Jeśli chodzi o kryty, wydaje mi się, że również wypada lepiej od takiego Guardiana, więc można powiedzieć, że Kensei pod każdym względem jest lepszy od Guardiana. Jest nawet prostszy z racji na brak problemów ze skutecznością ataku. Jakby tego było mało, nie dość, że ma dostęp do broni bardzo uniwersalnych, gdyż katany jako miecze zadają większe obrażenia bestiom, ma dostęp do maczug wielkich, które zadają lepsze obrażenia nieumarłym, to jeszcze na dodatek, z racji na to, że to jest podklasa mnicha, ma dostęp do perka Demon Hunter, który podnosi obrażenia zadawane demonom. Więc Kensei nie ma absolutnie żadnych słabych stron, jeśli chodzi o zadawanie obrażeń. Jest skuteczny w walce absolutnie ze wszystkim. I jakby tego jeszcze było mało, ma naprawdę całkiem niezłe zaplecze przedmiotów. Ma dostęp do naprawdę całkiem niezłych broni, zwłaszcza takiej jednej, bodajże Akavili to się nazywa, która daje prawie 700 punktów obrażeń przeciw demonom, a penalt praktycznie żaden. Nie ma praktycznie żadnego penalta ta broń, więc Kensei na ten moment jest niemalże królem, jeśli chodzi o obrażenia. Jest to klasa, która zadaje największe obrażenia w walce wręcz, zaraz obok Dima Herusa. Jednak jest od niego o wiele mniej skomplikowany. Mam tu na myśli to, że nie wymaga aż tyle grindu z racji na dobre zaplecze przedmiotów, że nie musimy wcale tak bardzo potrzebować kamieni, ich farmienia, żeby jakieś tam przedmioty wyslotować. A to na ten moment jest, można powiedzieć, meta. Tak więc nie grałem jeszcze Kenseim ani razu, ale widziałem go w akcji i widziałem też, co ludzie o nim piszą i co o nim myślą. I naprawdę, biorąc pod uwagę wszystkie jego cechy, to wypada on naprawdę nieźle. Wydaje mi się, że chyba nie ma postaci, która mogłaby się z nim równać. Jest on stosunkowo prosty w grze, jednak nie jestem pewien, czy też w związku z tą swoją opewatością, czy nie jest też trochę nudny. Tak czy owak, myślę, że początkującym graczom Kenseia można polecić. Naprawdę bardzo, bardzo solidna postać, która w zasadzie chyba nie posiada wad. W odróżnieniu od takiego mnicha to jest niemalże niebo a ziemia. Kensei tak naprawdę z racji na te swoje ogromne obrażenia z tych swoich broni jest w stanie dorównać mnichowi w walce z demonami, a nawet go przebić, podejrzewam, bo obrażenia, jakie ma mnich w tych laskach, to są naprawdę marne. Jakby tego było mało, mnich nie ma dostępu do broni z miejscami na klejnoty, więc nie mamy za wiele możliwości, jeśli chodzi o stworzenie jakiejś konkretnej broni z konkretnymi obrażeniami. Jakby tego było mało, Kensei posiada sweep atak. W odróżnieniu od takiego Guardiana. Guardian niby również używa dwuręcznej broni, a jednak w odróżnieniu od Kenseia sweep ataku nie posiada. Savage, który jest swego rodzaju alternatywą dla Guardiana z racji używania tych samych broni, również posiada sweep atak. Guardian jest pod tym względem trochę wybrakowany, jednak tak jak mówiłem, on jest postacią bardziej, który był z założenia, miał być bardziej defensywny. Dlatego tego sweep ataku nie dostał. Tutaj Kensei oczywiście ten sweep atak posiada, ale to bardziej wynika z racji bycia mnichem. Tak więc jak widzicie, masę zalet. Praktycznie żadnych wad ta postać nie ma. Dużo życia, wytrzymałość przyzwoita, obrażenia wręcz kolosalne. Naprawdę bardzo konkretna postać. Spokojnie można ją polecić. Ma ona jak najbardziej sens. Przynajmniej na ten moment, w którym tutaj nagrywam ten odcinek. Dalej jest Shugoki. Shugoki jest to mnich, który posługuje się bronią drzewcową, która w zasadzie można to określić mianem toporów. To jest taki odpowiednik berserkera i egzekutora od barbarzyńców. Obrażeniami te bronie przebijają nawet te topory, do których mają dostęp ci barbarzyńcy. Shugoki podobnie właśnie, tak jak Kensei był odpowiednikiem Guardiana, tak Shugoki jest odpowiednikiem w pewnym sensie berserkera albo egzekutora.
tyle, że koncentruje się właśnie, tak jak wszyscy mnisi, na zręczności, więc jest standardowo zwolniony z tych problemów związanych ze skutecznością ataku, która wynika z niskiej zręczności. Tutaj tych problemów nie ma, obrażenia są niemal takie same. Też bardzo silna postać. Niestety nie grałem nią jeszcze, więc nie wiem o niej zbyt wiele. Jednak ma parę ciekawych przedmiotów, które wydaje mi się, że potrafią Shugokiego wynieść na wyżyny. Jeśli chodzi o moc generalną, wypada nieźle, aczkolwiek z takim Kenseiem równać się niestety nie może, z racji na neutralność obrażeń, jaka wynika z tych bazowych broni, którymi się posługuje. Tak czy owak, również przyzwoita postać. Ciekawostką jest to, że mnisi mają to do siebie, że bez broni, kiedy walczą, mają lepsze frame rate'y, mają szybszy atak. I widziałem jakiś czas temu Shugokiego z traitem Zealot, który był w stanie wyciągnąć naprawdę błyskawiczny atak. Jeszcze dodatkowo z jakimś przedmiotem, który dawał fastest ataki, naprawdę bardzo, bardzo szybko kosił wrogów. Jednak odnośnie obrażeń bez broni nie jestem pewien, czy ma to sens w przypadku któregokolwiek z mnichów taka walka. Tego rodzaju buildu nie należy traktować w tym przypadku poważnie. Jest to typowy mem, który niewykluczone, że za jakiś czas przestanie istnieć, który zostanie ostatecznie tutaj, że tak powiem, naprawiony, gdyż wyglądało to na tyle komicznie, jak to widziałem, że nie powinno tego być. Z założenia Shugoki powinien walczyć za pomocą właśnie tych swoich broni drzewcowych. I to jest to, do czego powinien dążyć. Jeśli chodzi o odporności, o wytrzymałość, w tym zakresie, jeśli chodzi zwłaszcza o wytrzymałość, wydaje mi się, że wypada lepiej nawet od Kenseia, z racji na to, że jest odpowiednikiem nie wojowników, tak jak to było z Guardianem, ale właśnie odpowiednikiem bardziej Sedage'a albo Berserkera, więc posiada tej żywotności jeszcze więcej od Kenseia. Więc to mu daje jeszcze większy komfort, powiedzmy. Shugoki wydaje mi się, że być może jest nawet prostszy od Kenseia w prowadzeniu. I również, podobnie jak on, można go polecić ewentualnym początkującym, jakby ktoś chciał bawić się w postać walczącą wręcz. To jak najbardziej Shugoki obok Kenseia również ma sens. Ostatnim z mnichów jest Shinobi. Shinobi jest z kolei odpowiednikiem, przynajmniej tak by można było się domyślać na podstawie cech, że jest on z kolei odpowiednikiem tego właśnie zwykłego wojownika. Tyle, że oczywiście standardowo idącego bardziej w zręczność. Nie jestem niestety pewien, jak wygląda sytuacja z obrażeniami na Shinobi. Wydaje mi się, że Shinobi nie jest w stanie wyciągnąć takich obrażeń jak wojownik. I to nie wynika tylko z bazowych obrażeń, nieco mniejszych od wojownika, ale również z tego, że nie ma on aż tak potężnych itemów. Nie ma dostępu do aż tak potężnych przedmiotów jak wojownik, które byłyby w stanie wynieść jego zdolności ofensywne na jakieś tutaj wyżyny. Shinobi opiera swoją obronę na unikach, więc ma trochę mniej żywotności. Tak czy owak, wśród wszystkich mnichów Shinobi jest chyba taką największą zagadką. Jest taki, można powiedzieć, najmniej popularny. Widziałem go może raz, to dawno temu, więc tak naprawdę niewiele osób zapewne ma go ogranego i niewiele osób mogło coś mi powiedzieć. Generalnie na ten moment Shinobi nie wyróżnia się absolutnie niczym, więc trudno się dziwić, że nikt się nim nie interesuje. Po prostu nie daje on niczego konkretnego, nie oferuje niczego jakiegoś naprawdę konkretnego w walce przynajmniej, gdyż kiedy przejrzymy sobie jego traity, to ma dostęp do paru takich naprawdę ciekawych rzeczy, takich jak chociażby możliwość zadawania obrażeń potworom zmienionym w kamień, co normalnie jest niemożliwe. Co prawda ten penalt trochę powoduje, że sens tego traita jest w zasadzie znikomy, jeśli nie żaden, ale w przypadku walki drużynowej mógłby on mieć sens. Przy omawianiu traitów może jeszcze coś o tym powiem. Inną ciekawą rzeczą jest to, że Shinobi może sobie wydłużyć czas działania eteryczności, co jest też bardzo nietypowe i bardzo takie inne, ale nadal są to jednak takie, powiedzmy, drobne bajery,
które nie są absolutnie niezbędne, które wcale nie zmieniają w całokształcie gameplayu. Tak więc, niestety, ich dodanie tak naprawdę niewiele zmieniło. Shinobi nadal niczym się nie wyróżnia. Nadal wypada dość nijak w porównaniu do wszystkich innych tutaj tych postaci walczących wręcz. Nie jest zły, gdyż na pewno jeśli już wybierać na przykład między nim a chociażby takim inkwizytorem czy templarem, to i tak wydaje mi się, że Shinobi wypadałby troszkę lepiej. Nawet mimo dostępu do takich kozackich broni jak Doombringer. Jednak, no cóż, jest po prostu zbyt dużo innych postaci, które są ciekawsze, które dają większe możliwości. Dlatego Shinobiego raczej bym nikomu chyba nie doradzał. Sam go może ogram za jakiś czas, to będę wtedy w stanie powiedzieć coś więcej. Ale na razie nic jakiegoś specjalnego. Dobra. To by było chyba na tyle w tym odcinku. Omówiłem kolejne dwie klasy. Zostały jeszcze dwie, więc akurat trzy odcinki. Wyjdzie na to, że mi zajmie omówienie wszystkich. Tak więc na razie żegnam się i do następnego razu.